Okej, okay, teraz powinno być chyba już okej. Okay. Za dużo okejów. Wow! Coś dziwnego się dzieje. Na pewnym etapie po prostu OBS zaczyna gubić klatki. Teraz chyba przestał gubić klatki. Ale wcześniej w szaleńczym tempie leciało na pysk. Oh. Huh. Morderczo. 22% zgubionych klatek. Wygląda na to, że sabotażu u mnie w rodzinie nie ma, aczkolwiek strasznie gubi klatki. Oj. O, raju, raju, raju. Niestety z tego co widzę, stream może gubić klatki. Bo teraz znowu zgubił ich 59. Nie wiem, czy to jest zależne od w jakiś sposób od no, jak to się nazywa? Oj, od samego OBS-a. Czy to mój internet świruje? Okej. Okay. Zmniejszyłam bitrate. Poza tym zmieniłam z OBS-a 64-bitowego na 32-bitowego. Chwilowo nie mam ani jednej zgubionej klatki. Ale widzę, że wysyłanie skacze, więc mogą być ścinki. W razie czego, jeżeli będą dalej jakieś problemy, krzyczcie. Będzie to dodatkowy krzyk do moich krzyków przerażenia. Znaczy nie, może ja się nie drę akurat, ale... tu byłam. Zaraz. A, bo tędy się wychodzi stąd. To są te drzwi. Czy ja nie przyszłam czasem gdzieś z tej okolicy? Co to w ogóle jest? Co to do diabła było? Znowu widzę, są zgubione klatki. Nie tak dużo jak ostatnio, ale są. No, ani drgną, a trzęsą się jak diabli, tak? Tu. Tamtąd wylazłam. To jest ta historia lokalna. Czyli, że co? Tam się zawaliło. Czyli jedyna droga prowadzi tędy. O, o, zaraz kichnę. Przepraszam. To miało być.
podoba mi się to. Czy tam to sobie poszło? Czy tamta cholera sobie już poszła? Widzę, że znowu klatki spadają. To chyba mój internet świruje, takie mam wrażenie. Dobra, jestem przy katalogach. Tu byłam, bo widzę, że biurko otwarte. Stąd przyszłam? O, główny hall. Jak dużo czasu, żebym się musiała tą cholerą zacząć przejmować? Serio? Co to do diabła jest? Ja właśnie wróciłam do głównej sali. Nie wiem, czy zbadałam tam wszystko, ale tu przynajmniej jest światło. I oczywiście zrobiłam sobie krzywdę. Twierdzą, że jestem okazem zdrowia, ale ja mam co do tego poważne wątpliwości. Zważywszy na fakt, że właśnie zerwałam od tego czegoś. Nie wiem, co to było. Serio? Mam teraz zejść do piwnicy i mam się zacząć przejmować potworem od momentu, jak zejdę do piwnicy. Ja nie chcę. Czy mogę zająć się innymi miejscami, innymi korytarzami w pierwszej kolejności? O! I kolejne. O, książka po prostu. Pocieszacie mnie jak diabli. O, pięknie. Nie, nie wyjdziesz. Dlaczego? Bo tego. Narrator się myli. Co tam jest?
Oj, znowu? A, pewnie... Obawiam się, że to niestabilność mojego internetu. W tej chwili musiało mu się coś odwidzieć. Jak normalnie działa idealnie, tak teraz stwierdził, nie, WW streamuje, zrobimy jej prima aprilis. Intensywny prima aprilis. No dobra. Raz kozie śmierć. Serio? A, nie. Zaraz. To nie jest piwnica. To jest to miejsce, gdzie ja potrzebuję mieć kwas, żeby się dostać. Oj, pamięci, pamięci. Ble. Tak, tak. Czyli co, tam jest pewnie piwnica. Bo stamtąd przyszliśmy. Chyba, że piwnica jest tam! To już w ogóle... Nie, nie tam. Zdecydowanie nie tam. O, znowu gubią się klatki, jak miło. To ja przeczekam. No, ocknij się, dziękuję. Mam wrażenie, że to po prostu... Laboratorium! Kwas można tutaj będzie znaleźć. Pewnie. Zapewne. Mam nadzieję. To jest laboratorium, prawda? Poczytalność. Jak sobie przywrócić poczytalność? Czy jest w ogóle na to jakaś opcja? Teraz... O Jezu. Nie, teraz chwilowo... Klatki powinny być stabilne. Co znowu? Czy naprawdę nie ma sposobu na to, żeby przywrócić sobie poczytalność? Bo jestem w laboratorium. Tu widzę, coś się chyba zawaliło. Pięknie. Co do diabła? Jest światło! Nie drżyj mi ekranie. Dziękuję. Kupryt. Kwas azotowy. Kupryt i kwas azotowy, tak? Ło! Co to było? Okej, wychylanie się zza osłony. Super. Tu postój. Popatrz sobie na ogień. Coś tam gdzieś łazi. Na skutek braku komina, który mógłby odprowadzać opary ostatnich eksperymentów, moje odczynniki zostały zanieczyszczone. Niektórym z nich chyba to nie zaszkodziło, lecz inne trudno będzie doprowadzić do stanu używalności. Zrobię co w mojej mocy i przeniosę je do piwniczki winnej. Serio? Serio?
coś się kręci. Okej, dobra. Widzę, że poczytalność wróciła mniej więcej do normy. Chemikalia zostały przeniesione z laboratorium do piwniczki winnej. Bo życie nie może być proste. Zed, generalnie rzecz biorąc, stream skończy się około godziny 20, więc... Bo ja potem będę potrzebowała do pracy się przygotować, także... Cóż, do zobaczenia. Wczesny eksperyment alchemiczny. To moja trzecia próba sztucznego wytworzenia esencji. Poprzednie mieszanki były za słabe, ale czuję, że jestem już blisko. Zmieszałem galman i aury pigment, a kupryt świetnie je wiąże. Tym razem spróbuję użyć wody królewskiej zamiast kwasu azotowego, aby uzyskać lepszy roztwór. Eksperyment się nie powiódł. Roztwór posiada wysokie stężenie kwasów i może to być co najwyżej środkiem czyszczącym. Tkanki organiczne gwałtownie reagują na jego działanie, więc należy się z nim obchodzić bardzo ostrożnie. Ta receptura może mi się do czegoś przydać, ale tracę nadzieję, że alchemia pozwoli mi znaleźć rozwiązanie mojego problemu. Czyli co? Galman, aury pigment i woda królewska zamiast kwasu azotowego. Wiesz, Arpen, ja po prostu boję się tej cholernej piwniczki. Jeżeli mówicie, że od piwniczki zaczną się moje problemy z potworami. I coś łazi na górze. Coś tam na górze łazi. Masz. Jest światło. O. Czy mój bohater w ten sposób reaguje na brak światła, czy w ten sposób reaguje na te kroki? Na te kroki. Chyba. Generalnie pracuję po prostu w nocy. Przy komputerze zresztą, ale... W trakcie pracy nie jestem w stanie innych rzeczy robić, więc... O matko... Chyba nic tam nie ma w tej chwili. Postój w świetle, uspokój się. Jesus Christ, piwniczka. Kto to wymyślił, żeby przenosić rzeczy z laboratorium do piwniczki winnej? Na pocieszenie sobie zjem mandarynkę. O ile będę miała mieć choćby chwilę na to, żeby ją obrać. Ta.
Serio. Raz kozie śmierć. Nie ma tutaj niczego, co mogłabym odpalić, żeby było światło tutaj na stałe. Oczywiście, że nie odpalę tych świeczuszek tutaj. To by było zbyt proste. Użyj klucza. No jak tu się używa klucza? O! Dziękuję. Źródło światła jest. Czy są tu jakieś? Świeczki albo coś. Proszę, niech będą jakieś świeczki. Światło. No wino, okej. Niewiele z tych jegomościów zostało, z tego co widzę. Piernicze. Sielanka, ja ci dam sielanka. Okej. Ja sobie zjem jednak w tej chwili tę mandarynkę na uspokojenie nerwów. Tak. Tak by to powiedzieć. Słyszę, że ktoś tam się kręci. Słyszę to całkiem wyraźnie. Nie jestem pewna, czy słuchawki wskazują mi, z której strony nadchodzi przeciwnik, czy nie. Wobec czego? Nie mam też pojęcia, gdzie mam się chować, poza tym, że mam się chować w ciemności. Fakt, że mam czat w tym momencie wcale mi nastroju nie poprawia, ponieważ zanim wy zobaczycie, że uciekam, to ja już prawdopodobnie będę martwa. Jeszcze nie wymiękam, ale potrzebuję chwilki przerwy na podreperowanie nerwów. O ile nie zadławię się pestką z mandarynki. Co nie zmienia do tego, że jestem bliska wymięknięcia.
Jestem tu. To był zły pomysł. Dzięki, siostra, dzięki. To są drzwi. No shit, Sherlock. W każdym razie, tam coś jest. Chyba się wydostało. Wow. Młotek. Niestety nie mogę go użyć. Piła. Też nie mogę użyć. Mnóstwo narzędzi, których też nie mogę użyć. Czy mogę odwiesić młotek na miejsce? Ups! Nie. Gdzie ja opuściłam ten młotek tam? Chyba nie za bardzo da się go tak odwiesić, co? No, młotku, bądź tak dobry. Czekaj, czy ja mogę cię obrócić? Nie mogę cię obrócić. Każdy rozsądny potwór, gdyby usłyszał takie hałasy, sądzę, że już dawno. Dawno by zwrócił na nie uwagę. Ja tutaj sobie przygotuję kryjówkę. Boże, ale krzywa jesteś, beczko. Dziękuję. Okej, w razie czego będę się chować tutaj. O ile dożyję wystarczająco długo. To co ja poradzę? Boję się. A nie wiem, gdzie są rzeczy, które muszę znaleźć. Raczej mam nadzieję, że nie tam. Tu nie wchodzić.
słodko. Mam bardzo mało oliwy. Gówno widzę. I potrzebuję postać chwilę w świetle. Dobra. Gdzie jesteście kolejne składniki? Nie tu. Niestety nie tu, to tylko kamienie. Bez kitu. Czy to cholerstwo wylazło z tych drzwi? Czemu nie zgarnąłeś mapy, człowieku? Czemu nie wziąłeś stamtąd tych map? Nie, nie, nie wezmę map. Mam nadzieję, że tu jest wystarczająco ciemno, żeby mnie nie zauważył. Przyspiesza gojenie się ran, ale ja na razie jestem okazem zdrowia. Idź sobie. Tu jest ciemno, idź sobie. Sio. Won, dziadu. To będzie tego. Zawał. Idź, dziadu, stąd! Precz! Idź sobie! Siedzę tu z robalami, won! Poczytalność, 3 kropeczki. A, mam na niego nie patrzeć, okej. Już sobie poszedłeś? Nie. Tak. Pooglądam sobie robale. Pająki. Pajęczyna. Cześć! Jestem świrem. Jezus Maria, gdzie ja mam iść? Ja nie mam jak stąd się wydostać. Gdzie ja mam iść? O Jezu. Już sobie poszedł? Ja. Dziwne, bardzo dziwne. Pięknie. Generalnie to tak, jak... No jak będę biec w stronę drzwi, tak jakby go tam nie było, to podejrzewam, że zjadłby mnie. Bo tak to chyba działa w przypadku potworów, nie?
Jasne. Bo skoro on mnie widzi w świetle... Jak wiewiórki, tak, jak wiewiórki. Jak wiewiórka, to ja zdechnę na zawał. Dobra, nie wiem, gdzie jestem i nie wiem, dokąd mam iść. Zostały mi tylko dwa krzesiwa, co ciekawe. Tu chyba jeszcze mnie nie było. Jedno krzesiwo odzyskane. I co? Aury pigment i kupryt. O, w specjalnym naczyniu. To nie jest specjalny słój chemiczny? Najwyraźniej nie jest. Kolejne krzesiwo. Dobra, tutaj ci uroczy panowie pili. Można to stwierdzić po liczbie rozwalonych po podłodze butelek. Ja nie mam mapy, więc nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja idę. Tam byłam. Tam było źle. Aha, pięknie. Teraz wszystkie te drzwi są otwarte. Zaraz. Mam słój chemiczny. Mam kupryt i mam aury pigment. Z tego co wiem, potrzebna jest jeszcze... albo kwas solny, albo ta woda królewska? Jeżeli to jest wszystko... To ja z radością się stąd usunę. Cztery rzeczy. Mam trzy. Zaraz zobaczymy. Bo... Woda królewska też jest w piwniczce winnej, czy już można ją znaleźć w laboratorium? God damn it. Czyli to nie jest takie proste i przyjemne, jakby się wydawało. Bo... To, co tutaj mam, to jest laudanum. Ja zerknę do laboratorium, bo anusz tam jest... Tędy do lab? Tak. Co my tutaj mamy? Czterech składników. No co się tak trzęsiesz? A, okej, dobra, to nie jest żadna panika, tylko po prostu postać się blokuje tutaj. I dostaje nerwicy. A nie, jednak nerwicy dostaje też z innych powodów. Przestań się trząść, no!
na półkach. Byłoby bardzo miło, jakby tutaj była ta nieszczęsna woda królewska. O! Oliwa. Nie. Nope. Nie, nie. Tu nie wygląda na to. Nope. Oj, przestańcie się drzeć. Słyszę was. O, tu są książki. O, proszę, krzesiwo. Czy ja otwierałam te szuflady tutaj? Chyba nie. No. Drogie krzesło. Proszę cię, won. O. Pewnego dnia powrócę, moja ukochana, gdyby nie ty, już dawno bym się poddał. Czyniąc straszliwe rzeczy, jestem w stanie odnaleźć spokój ducha, gdy myślę o tobie. Pragnę naszego szczęścia, które dałoby nam wspólne życie i wiem, że jestem lepszy niż inni. Płaczę nad nimi, gdyż potrafią odczuwać tylko niepohamowane żądze. Nikt z nich nie pragnąłby sprawiedliwego osądu i bezpiecznego powrotu, tak jak ja. No. Co to niby jest? Słoiczek pełen wspomnień? Co to jest? Słoiczek pełen wspomnień, tak jak mówiłam. Distinct. Po prostu większość tego to są martwe suby. A niestety... YouTube uniemożliwia usuwanie takowych, więc... Kiedyś była taka opcja. Zresztą tak jest bardzo często. Jak widzisz YouTubera, który ma powiedzmy 1 000 000 subskrypcji, to najprawdopodobniej ogląda go jakoś tak 200-300 tysięcy osób. Tak, ona tu jest po to, żeby się ze mnie ponabijać, więc... jestem przekonana, że to było otwarte. Boże, jeszcze jeden składnik muszę... zdobyć. Inna sprawa, że dzisiaj maksymalnie było 7 czy 8 osób, więc... Ktoś się odezwał. Woda królewska lub kwas solny. Woda królewska lub kwas solny. No, bo tak to właśnie jest. O, matko. Ja ci dam, miota się w przerażeniu. Ja po prostu nie chcę schodzić do piwniczki winnej. Moje Nemezis. No, uspokój się. Już, dziękuję. Szkoda mi oliwy na ciebie marnować, frajerze. Dobra, ale widzę, że już jest po 20 niestety. To jest siostra. Więc... Jeszcze max 10 minut. Powiedzmy do 20:15 przedłużę to. Bo bardzo dużo czasu zajęło mi strachanie się. Nie, nie tędy. Ale czy to nie było już otwarte czasem? Serio?
serio? Ja muszę jeszcze coś zjeść przed pracą i w ogóle. Więc wiesz. Czy to draństwo cały czas kręci się gdzieś tutaj? Nie, nie wystarczy. Ja lubię zjeść dużo. Już mnie tak nie głódź, okej? Czy ja tu byłam? Byłam. Chyba. Tak, potwór po mnie posprzątał, ale wcale mi się to nie podoba. Czyli co? Jedyne miejsce, gdzie mogę iść, to tu. Bardzo obiecująco to brzmi. Plama krwi na podłodze, ale wygląda na to, że wszędzie indziej już byłaś, więc co musisz zrobić? Iść tam, gdzie wskazuje ci plama krwi na podłodze. Narzędzia, książka. Jasne. Jasne. Uspokój się. Oczywiście moja wspaniała pochodnia powiedziała nope i zgasła. Więc tak, mam kupryt, mam aury pigment, mam też galman. To chyba nie jest to. To miał być galman? Czy galman to jest to, czego szukam? Miesięcznie 4 konkretne coś tam, coś tam. No dobra. Nie. Czy on tutaj coś pisze o galmanie? Galman, a repiryt i kupryt. A, czyli... Nie. Czyli w takim wypadku... O! Oh. 4 składniki muszę zmieszać, czyli brakuje mi jeszcze jednego składnika. Tak? Nie wiem, co za kretyn to wymyślił, ale... Ale bardzo uprzejmie dziękuję mu za zrobienie mi krzywdy. Oliwa. Bo widzę, że mam 3 składniki. Brakuje mi jeszcze jednego. O. Ale na co mi to pchać? Tutaj coś się świeci jeszcze. Ale to jest tylko krzesiwo.
Oliwa. Aleluja. Ale w takim wypadku... Do kolejnego pokoju. Okej. Fajnie, że mam pełną oliwę, ale w takim wypadku żałuję, że uzupełniłam oliwę tak o tym zbiornikiem. Ach, jak miło. A więc ja muszę się stąd wydostać, tak? A to po to te różyczki tutaj... Chyba... Bo tu co jest? Ciemność na pewno. Oj. To będzie bardziej skomplikowane. Pięknie. Zablokowałaś się, Belko. Super, dziękuję ci za to. Teraz ja się zablokowałam. Czuję, jak wielki wysiłek ten bohater musi w to włożyć. Serio. W lewo. To jest to pomieszczenie z tym, co trzaska. I mówicie, że nie mam się czego obawiać tutaj. Że to nie jest potwór, tylko ludzkie szczątki. O, jest. Miło. No ty nie, ale... No, otwórz się. O matko. Jeszcze to. Notateczka. Ostatnie słowa Wilhelma. Nazywam się Wilhelm z rodu Gerich. Oto me ostatnie słowa, moje wyznanie i testament. 2 lata temu zostałem wezwany do zamku Brennenburg. I, jak chyba każdy szlachcic na moim miejscu, byłem ciekaw, czegóż ten rzekomy rycerz zakonu mógł ode mnie chcieć. Spotkałem tam miłego barona, który złożył mi pewną propozycję. Zdałem sobie sprawę, że nasza umowa jest w istocie nader nikczemna, a ja zostałem wybrany ze względu na me przeszłe wariactwa, a nie za zasługi na polu bitwy. Na każde skinienie barona miałem porywać zdrowych ludzi i nie zadawać pytań. W zamian obiecał on polecenie mej osoby dworowi królewskiemu, co wzmocniłoby moją pozycję wśród szlachty. Chciałbym móc powiedzieć, iż była to dla mnie trudna decyzja, ale podjąłem ją szybko i bez wahania. Od tamtej pory zaciągałem mężczyzn, kobiety i dzieci do kazamatu w Brennenbergu.
Nie zliczę, ile ludzi porwałem, lecz wiem, że było ich wielu. Być może nawet setka. Każda z moich ofiar przepadała bez wieści. Dzisiaj baron zaprosił mnie i moich ludzi do piwniczki winnej, aby opić nasze sukcesy. Schodząc pod ziemię, wietrzyłem jakiś podstęp, ale mój mocodawca nalegał i nawet dołączył do nas. Wino było wyborne, więc moi ludzie pili je bez skrępowania. Tak oto zaczęła się pokuta za nasze grzechy. Baron zamknął nas w piwniczce i wrócił na górę. Błagam o przebaczenie za me czyny. Byłem słaby i poddałem się jego szatańskim zapędom. Moi ludzie krzyczą, gdyż ich własne kości przebijają im skórę. Czuję, jak w moich wnętrznościach hula ogień, skręcając je bez litości. Krew zaczęła cieknąć z moich oczu i nie mogę już dalej prawdopodobnie pisać. Dziękuję. Woda królewska, aleluja. Czy tutaj może... Nope. Coś tu jest? Nie bardzo, a w szafie? Coś tu jest, ale tak... Mech. No już uspokój się, misiu. W porządku. Generalnie rzecz biorąc, to jest mikrofon Samsung C01U, więc w porównaniu do mojego poprzedniego mikrofonu to nie jest 50 zł więcej. No, ale... Generalnie rzecz biorąc, nie ma tyle szumów co poprzedni i przede wszystkim mogę go głośniej ustawić. Więc tak, jest kupryt, jest aury pigment, jest galman i jest ta woda królewska. Czyli musimy wrócić się do laboratorium. Tak, C01U. Bo jest jeszcze Beringer. Bodajże C1U, czy jakoś tak? I Beringer ma to do siebie, że ma problemy z utrzymaniem stałej głośności. Ciekawe, czy te szuflady mogę otworzyć. Mogę. Tu nic. Tu nic. Tu nic. Zawód. Tu nic. Tu byłam, tak byłam. Tak, więc tylko wyjdę, mam nadzieję, do laboratorium. I zakończymy na dzisiaj. Tylko muszę się wydostać do laboratorium. Rilupy chyba też są okej. O Jezu. Znowu to coś. Jasne, jasne, jasne. Dziękuję. To nie są zmiany, ja po prostu pracuję w nocy. Nie tu. Oczywiście zawsze źle skręcę. Okej.
Także na tym skończymy, tak naprawdę. Ja się chwilkę uspokoję. Przed robotą sobie zjem coś. I tak, generalnie rzecz biorąc, nie jestem pewna, jak w porównaniu brzmi Rilup w stosunku do tego Samsona. Wobec czego ja bym na twoim miejscu przesłuchała testy jakieś, porównania dźwięku. Najlepiej porównanie u jednej osoby. Także jak uznasz, że bardziej ci pasuje Rilup, to jak najbardziej Rilup, wtedy nie ma sensu ten. Ale jeśli chodzi o Samsona, to bardzo wiele osób go poleca. Bardzo wiele naprawdę osób poleca ten mikrofon jako mikrofon dobry dla początkujących, ponieważ nie dość, że ma bardzo dobrą jakość dźwięku, to jeszcze jest banalnie prosty w obsłudze, tylko trzeba mu przez USB zapewnić wystarczające zasilanie, bo inaczej będzie za cichy. Jeżeli brzmią prawie tak samo, no to jeżeli nie ma problemów z obsługą Rilupa, to czemu nie? Bierz Rilupa. Bo jednak podcaster. Zobaczyłam Rilup podcaster i od razu cały czas ten podcaster wyskakuje. Samson jest w granicach 315 zł, więc to jest jednak trochę więcej. Dobra, ale nie przedłużając. Bardzo wam dziękuję za to, że mi towarzyszyliście. Również dziękuję za to, że śmialiście się z moich pisków i innych odgłosów, które się wydaje w trakcie kręcenia horroru. I tak, boję się bardzo. Siostra będzie się ze mnie śmiała, oczywiście. No i co? Do zobaczenia następnym... A, właśnie, miałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jutro na kanale będzie ogłoszenie w sprawie jednej rzeczy, którą przygotowałam. Także jutro spodziewajcie się filmiku, albo o 16, albo o 18, wyjątkowo w niedzielę. No, to tyle. Jeszcze coś miałam powiedzieć, ale oczywiście mi wyszło. No najwyżej na kanale, albo na Facebooku pojawi się informacja na ten temat. W każdym razie dzięki wam wielkie i do usłyszenia. Być może w przyszłym tygodniu zrobimy kolejnego livestreama z dalszego etapu amnezji. I mam nadzieję, że już bez problemów technicznych. Czołem. Cześć.